Witaj piękna, z tej strony Marta Chowańska, Twój doradca kosmetyczny. Dzisiaj Ci pokażę piękny dzienny makijaż w brązach. Zaczynam od mojego ulubionego podkładu, nakładam go kropeczkami na całą twarz, nazywam to techniką na biedronkę, a następnie sięgam po perfekcyjny korektor pod oczy. Odcień korektora i podkładu możesz u mnie dopasować pisząc wiadomość prywatną. Nakładam wokół ust, wokół oczu i wszystko wklepuję super mięciutkim pędzelkiem do nakładania podkładu w płynie. Delikatnie wklepuję i rozcieram na twarzy, dzięki temu uzyskuję efekt nieskazitelnej skóry. Na początku ten podkład wydaje się troszkę jaśniejszy od mojej cery, ale zaraz zauważysz, jak perfekcyjnie się dopasowuje. To jest świetny podkład na co dzień, jeśli szukasz kosmetyku, który będzie działał pielęgnująco, będzie też działał antysmogowo, ochronnie, będzie super trwały. I zauważ, że nakładam tego podkładu drugą warstwę, dlatego że tutaj można krycie budować warstwowo. Jeśli potrzebujesz dużego krycia, możesz użyć nawet dwie albo trzy warstwy podkładu i zobaczysz, że nie będzie efektu maski, bo to jest podkład super trwały, pielęgnujący, ale nie dający efektu maski. Teraz super miękki pędzel do podkładu i do pudru. I używam pudru transparentnego, który jest takim bezbarwnym pudrem, nie ma koloru, ale daje na skórze efekt takiego wygładzenia, utrwalenia, delikatnego zmatowienia i faktycznie scala pięknie podkład na calutki dzień. Dużo ładniej się również później trzymają produkty do konturowania. On też świetnie nadaje pod oczy, ponieważ nie podkreśla suchej skóry pod oczami. Teraz pora na rozświetlacz w płynie. Ja używam kropelek rozświetlających i wklepuję sobie w szczyt kości jarzmowej troszeczkę z jednej i z drugiej strony. Takie kropelki dają bardzo piękny, zdrowy blask, takie idealne wtopienie ze skórą. Daję go też troszeczkę nad ustami, na grzbiecie nosa i w kącikach oczu i delikatnie rozcieram też resztkę podług brwiowy. To wygląda bardzo zdrowo, promiennie, świeżo i naturalnie. Polecam Ci ten rozświetlacz, jeśli szukasz naturalnego efektu glow. Teraz róż Scheiblage. To jest róż, który najczęściej u mnie kupujecie, ponieważ ma chłodną nutę, ale taką delikatną, ciepłą poświatę i naprawdę wygląda świetnie do każdego typu urody. Także podkreślam nim policzki, a teraz delikatnie zaznaczam sobie brwi tuszem zagęszczającym. To jest świetny makijaż dla kobiet, które właśnie lubią minimum produktów, a chciałyby uzyskać taki bardzo naturalny, dzienny efekt. Zobacz, tym tuszem po prostu czeszę sobie włoski, on idealnie wypełnia, stylizuje, układa. Świetnie też przyciemnia na przykład siwe włosy albo takie, jak masz makijaż permanentny. Pora na kreskę. Zrobiłam dzisiaj po prostu piękną czekoladową kredką i to będzie bardzo proste. Zobacz, najpierw namaluję tylko w linii rzęs taką niezarówną kreskę, a potem pędzelkiem delikatnie ją rozcieram. Tak delikatniutko, w taki sposób, żeby po prostu troszkę ją wyciągnąć, ale to jest bardzo proste. Jeśli nie umiesz malować kresek, spróbuj tej techniki, zobaczysz, jak ładnie to wyjdzie. No i ten właśnie piękny czekoladowy kolor bardzo naturalnie wygląda. Tuż do rzęs Lash Love Lightening. Formuła odżywcza z aminokwasami, z prowitaminami, które bardzo odżywiają rzęsy, a przy tym wygodna taka bananowa szczoteczka, która nawet najkrótsze, najmniejsze rzęski pięknie wydłuży i rozdzieli. I na ustach pomadka w takim naturalnym, matowym kolorze nude, który bardzo ładnie kryje. To jest taki typowy, cielisty kolor, to jest nasz najnowszy kolor. Matowe wykończenie i taki aksamitny efekt na ustach. I tak wygląda gotowy makijaż. Jeśli chciałabyś dopasować kosmetyki dla siebie, napisz do mnie wiadomość, a pomogę Ci je dobrać. Pozdrawiam, pa!